Soros. Inwazja Rosji może być początkiem trzeciej wojny światowej. George Soros. Inwazja Rosji na Ukrainę może być początkiem trzeciej wojny światowej. Słynny finansista i filantrop George Soros powiedział we wtorek podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że inwazja Rosji na Ukrainę może być początkiem trzeciej wojny światowej, a najlepszym sposobem na ocalenie cywilizacji jest pokonanie Władimira Putina. Najlepszym i być może jedynym sposobem na ocalenie cywilizacji jest pokonanie Putina tak szybko jak to możliwe, podkreślił Soros. Ocenił, że rosyjski przywódca doszedł do wniosku, że inwazja była błędem i będzie zabiegał o rozejm. Ale rozejm jest nieosiągalny, ponieważ nie można mu ufać. Im słabszy jest Putin, tym bardziej jest nieprzewidywalny, powiedział. Unia Europejska musi zrozumieć, że Putin może przerwać dostawy gazu dla Wspólnoty, gdy będzie to naprawdę bolesne, ostrzegł. Soros uznał wojnę na Ukrainie za fragment większej walki, która toczy się między otwartymi społeczeństwami a państwami zamkniętymi, takimi jak Rosji czy Chiny, relacjonuje Reuters. Represyjne reżimy rosną teraz w siłę, a społeczeństwa otwarte są atakowane. Dziś Chiny i Rosja stanowią największe zagrożenie dla otwartego społeczeństwa, powiedział Soros.